Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, kogo polscy biskupi zapraszają do swoich katedr, aby ci nauczali katolickich wiernych. Zapraszam. W ramach rozpoczęcia nowej synodalnej drogi dla Kościoła. Arcybiskup Reś zaprosił do swojej katedry biskupa. Stawiam to słowo w cudzysłowie, dlatego że nie mamy tutaj oczywiście do czynienia z biskupem w katolickim znaczeniu tego słowa, a więc nie jest to biskup w znaczeniu sakramentalnym. Możemy to słowo traktować tutaj tylko jako osobę, która w jakiś sposób przewodniczy albo lepiej pełni pewną funkcję. W kościele protestanckim. A więc będziemy mówili za każdym razem, kiedy będę używał słowa biskup, należy je oczywiście rozumieć w cudzysłowie, co nie powinno też być jakoś szczególnie kontrowersyjne, bo oni sami nie postrzegają swojego biskupstwa jako czegoś sakramentalnego. A więc nie jest to personalny atak na Osobę jest to po prostu określenie, adekwatne określenie funkcji. To znaczy, gdy mówimy tutaj o biskupie, w przypadku tak zwanego biskupa protestanckiego możemy, czy znaczy musimy to słowo postawić w cudzysłów, wziąć w cudzysłów. A więc arcybiskup Grzegorz Ryś zaprosił biskupa w cudzysłowie Marka Izdebskiego, biskupa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, aby ten Wypowiedział się na temat synodalności w jego kościele. Owyż biskup, znowu w cudzysłowie, wychodzi w katedrze arcybisku Parysia i wygłasza przemówienie do Wiernych. Naczelna zasada obowiązująca w kościele ewangelicko reformowanym, polegająca na tym, że Pismo Święte jest jedyną formą wiary i życia chrześcijanina. Odnosi się również do ustroju. Biblia nie zawiera jednak wyraźnych instrukcji w tej sprawie, ponieważ formy organizacyjne, w jakich zrzeszają się chrześcijanie, nie należą do porządku zbawienia, który jest głównym przedmiotem zainteresowania pisma. Mogą i powinny się one zmieniać zależnie od chwili dziejowej i od aktualnych potrzeb. Ustrój w naszym przekonaniu należy do kategorii ziemskich, socjologicznych, a nie Bożych w sensie niezmiennej prawdy. Jako organizacja Kościół jest siostrzanym i braterskim związkiem ludzi wierzących w to, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. Który będąc głową Kościoła rządzi nim przez Ducha Świętego i powołuje wybranych swoich, aby głosili Ewangelię całemu światu. Więc na początku słyszymy wyjaśnienie biskupa, czym jest Kościół, i wyjaśnienie, że formy organizacyjne nie należą do porządku zbawienia, ustrój należy do porządku rzeczy ziemskich. Już tutaj na początku mamy do czynienia z mocnym atakiem na katolickie prawdy wiary. Przypominam, że katolickim dogmatem wiary jest to, że Kościół dostał widzialną głowę w osobie papieża. Widzialną głowę, która ma pełnię władzy, i ta pełnia władzy zawiera w sobie również przywilej nieomelności w konkretnych przypadkach. O tych konkretnych przypadkach mówiłem już. Tysiąc razy tutaj na tym kanale, dlatego nie będę się powtarzał po raz kolejny. Należy to do konstytucji kościoła, jest to prawdą naszej wiary. Arcybiskup Ryś natomiast nie ma żadnego problemu z tym, żeby zaprosić takiego protestanckiego biskupa do swojej katedry, pozwolić mu przemawiać do wiernych, gdzie ten będzie opowiadał właśnie o tym, że tutaj jeszcze zaznaczając, że według nas yy, jest tak i tak, czyli jest właśnie tak, że Kościół jest tylko takim bratersko-siostrzanym konglomeratem bez żadnej władzy i sposób organizacji Kościoła jest tylko i wyłącznie taką ziemską, doczesną sprawą i tak się organizujemy po prostu jak umiemy. Przypominam, jest to niezgodne z katolickimi dogmatami. Takie tezy pozwala arcybiskup Reś wygłaszać w swojej katedrze. Posłuchajmy dalej. W organizacji więc, która reguluje stosunki między ludźmi, musi się wyrazić ewangeliczna myśl o powszechnym braterstwie. Jezus nie tylko wyraźnie stwierdził, że nikt nie powinien się sam wynosić, ale również, że nikogo nie należy wynosić ponad innych. Nie pozwalajcie siebie nazywać rabbi. Nikogo nie nazywajcie ojcem nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami bo jeden jest nauczyciel Chrystus jeden ojciec w niebiesiech jeden przewodnik Chrystus Wszystkie funkcje w kościele winny mieć charakter służebny aby jedni nad drugimi nie panowali Pojęcie władzy w kościele nie odpowiada duchowi Ewangelii, która mówi, wiecie, że książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. Ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie waszym sługą, i ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. I z tych założeń wywodzi się koncepcja ustroju synodalno-prezbiterialnego właściwego mojemu kościołowi, generalnie kościołowi ewangelickiemu. W kolejnym fragmencie słyszymy, że ewangeliczna myśl o powszechnym braterstwie mówi, że nikogo nie należy wynosić ponad innych. No i tutaj mamy już dosyć poważny problem. Najpierw, czy ewangeliczna myśl faktycznie, czy w Ewangelii jest taka myśl o powszechnym braterstwie? Mi się jakoś ona w oczy nie rzuciła. Wręcz przeciwnie, Pan nasz Jezus Chrystus mówi, czy myślicie, że przyszedłem przynieść pokój, niepokój, a miecz. Jak najbardziej Pan nasz Jezus Chrystus mówi o tym, że przyniesie podział. To proroctwo Symeona o Panu Jezusie, to ten przychodzi na, na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. Pan Jezus przyniesie pewien podział i to powszechne braterstwo to raczej jest taka myśl rewolucji francuskiej i późniejszych ideologów. W duchu rewolucji francuskiej, a nie myśl katolicka. Oczywiście, że ze względu na to, że każdy, wszyscy ludzie mają wspólne powołanie do życia wiecznej szczęśliwości w niebie, oczywiście w tym sensie możemy mówić o takim no bardzo w cudzysłowie, tak braterstwie. To znaczy, każdy człowiek ma takie powołanie. I teraz zadaniem Kościoła jest iść do tych ludzi i pomóc im ten cel osiągnąć, przekazać im informacje i środki potrzebne, żeby ten cel osiągnąć. I oczywiście, że mamy tą samą ludzką naturę, co sprawia, że jesteśmy wszyscy w jakiś sposób spokrewnieni, tak, jesteśmy tym samym gatunkiem. Wszyscy jesteśmy stworzeniami Bożymi, ale nie wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego że dziecko Boże to jest tylko i wyłącznie ten, kto posiada, Tą samą naturę. Nie mówimy o ym, książce, którą ktoś napisał, że to jest dziecko, to jest, to jest dzieło danego człowieka. Aby mówić o dziecku, musimy mówić o tej samej naturze. Więc dzieckiem Bożym jest ten, kto ma udział w boskiej naturze, jak to mówi święty Piotr w swoim drugim liście. A udział w boskiej naturze ma ten, kto został wszczepiony w Chrystusa. A więc powszechne braterstwo jest ideą rewolucyjną. Ideą naturalistyczną, to znaczy wychodzącą z założenia, że właśnie wszyscy są. Hmm. Ta idea na poziomie powiedzmy teraz współcześnie kościelnym, czyli idea rewolucyjna na poziomie kościelnym zakłada, że właśnie wszyscy są dziećmi bożymi. Wynika to również z tego, że jakby popadło w zapomnienie, popadła w zapomnienie prawda wiary, że nasz cel jest nadprzyrodzony, a więc potrzebujemy, że potrzebujemy czegoś ponad naszą naturę, wszczepienia w Chrystusa, aby dotrzeć do tego celu. Wszystkie te rzeczy... Już omawiałem w moich poprzednich materiałach, także jeśli ktoś jest tym zainteresowany, to odsyłam właśnie do tych materiałów. Jeśli chodzi na przykład o nadprzyrodzoność naszego powołania, to odsyłam do materiału, dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze. W tym materiale właśnie o tym mówiłem. Tutaj chodzi mi tylko o to, że w Ewangelii nie ma idei powszechnego. Braterstwa. A jeśli można ją gdzieś tam znaleźć, to w takim mocnym cudzysłowie, na zasadzie tego, że każdy jest powołany do tego, żeby do tego celu zdążyć, że mamy na poziomie natury faktycznie jesteśmy istotowo sobie równi i wszyscy mamy to samo powołanie. Jeśli chcemy mówić o tym, w tym sensie, o powszechnym braterstwie, to można o nim mówić. Natomiast nie zmienia to faktu że człowiek, który nie jest wszczepiony w Chrystusa zbawienia, dostąpić nie może. Tutaj odsyłam do mojego materiału, czy poza Kościołem jest zbawienie. Jak nie zapomnę, to podlinkuję wszystko w opisie, a jeśli zapomnę, to proszę, przypomnijcie mi w komentarzach. Następnie biskup mówi o tym, że nikogo nie należy wynosić ponad innych i również mówi, że pojęcie władzy w Kościele nie odpowiada duchowi Ewangelii. Pierwszy niech będzie sługą, podobnie jak syn człowieczy. Tutaj mamy bardzo... Drastyczne pomieszanie różnych porządków. Czy Pan nasz Jezus Chrystus mówi, że nikogo nie należy wynosić ponad innych i pojęcie władzy, czy pojęcie władzy jest zupełnie obce Ewangelii? Jak już wspomniałem wcześniej, jest to bezpośrednio sprzeczne z dogmatami katolickiej wiary. Arcybiskup Rys, jednak, jak widać, nie ma problemów, żeby takie treści były prezentowane w jego katedrze. Co na przykład ma na ten temat nam do powiedzenia? Święty mm, Paweł. Czytam fragment z dziejów apostolskich. Jest to pożegnanie świętego Pawła z wiernymi w Efezie. Święty Paweł mówi: Jest to werset 28 z rozdziału 20. Dziejów apostolskich. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali kościołem Boga, abyście kierowali kościołem Boga. Według jednak e, biskupa e, Biskupa w cudzysłowie, pojęcie władzy jest zupełnie nieewangeliczne. A być może niektórzy protestanci mają tendencję do tego, żeby twierdzić, że święty Paweł to już nie jest tak naprawdę czyste Pismo święte, to nie jest czysta Ewangelia, tylko to już jest taki wczesny katolicyzm. Jeśli jakiś protestant przedstawia taką tezę, no to myślę, że. Naprawdę nie da się tego połączyć z twierdzeniem, że Pismo Święte jest tak wielkie i święte jedynym źródłem objawienia, i tak Jednocześnie wycinam z niego ponad połowę, jeśli chodzi o Nowy Testament, czyli listy Świętego Pawła, albo to już w do końca nie pasuje. Oczywiście, że i listy Pawłowe, tutaj dzieje apostolskie i słowa Świętego Pawła przytoczone w dziejach apostolskich są częścią Bożego Objawienia. I jak widzimy tutaj, pojęcie władzy o ewidentnie istnieje w kościele pierwotnym już za czasów apostolskich. Abyście kierowali kościołem Boga, który on nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między Was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada, także spośród Was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Każdy, kto głosi naukę niezgodną z Bożym objawieniem, jest właśnie takim wilkiem drapieżnym. I naszym zadaniem jako kapłanów jest takich wilków, wskazywać takie wilki, demaskować. I moim zdaniem ja czuję się teraz w obowiązku, aby wskazać na to, że te tezy głoszone w łódzkiej katedrze pod czujnym okiem w cudzysłowie, czujnym okiem arcybiskupa Rysia, przez w cudzysłowie biskupa Kościoła Ewangelicko-reformowanego te tezy to są naprawdę wilcze tezy, tezy niezgodne z Bożym Objawieniem, tezy, które mogą doprowadzić duszę do wiecznego potępienia, odciągając te dusze. Od kościoła, po prostu, od tego kościoła, który założył Pan nasz Jezus Chrystus, budując go na świętym Piotrze, przekazując mu władzę, właśnie paść, paść, owce moje, paść, owce moje, paść, baranki moje trzykrotnie powtórzone to wezwanie pasterz przecież jest kimś, kto przewodzi. Chyba trudniej, bardziej wyraźnie pokazać pewną władzę owce, a pasterz przecież to jest różnica niewiarygodna, jakby to jest różnica jakościowa, owce są bezrozumne i to nie chodzi o to, że Pan Jezus twierdzi, że wierni powinni być bezrozumni i ślepo podążać za swoim pasterzem, ale bez wątpienia chcę tutaj pokazać, że ta władza świętego Piotra, władza pasterska, trzykrotnie powtórzone przekazanie tej władzy, to bez wątpienia jest po prostu przekazanie władzy i żaden w cudzysłowie, biskup kościoła ewangelicko-reformowanego po prostu nie ma prawa, powołując się na Boże objawienie, tego negować. A tym bardziej żaden w cudzysłowie katolicki biskup, to już biskup bez cudzysłowie, nie ma prawa pozwolić, aby w jego katedrze takie rzeczy były mówione. Biskup Izdebski tutaj miesza w swojej argumentacji. Polecenie pana Jezusa, aby ten kto jest pierwszy, aby ten kto chce być pierwszy, był ostatnim z pojęciem władzy. A więc pan nasz Jezus Chrystus ewidentnie zostawia kościołowi pewną władzę. Zostawia świętego Piotra, któremu przekazuje tą szczególną władzę pasterską, zostawia swoich apostołów, ustanawia 72 uczniów, gdzie już widzimy pewną hierarchiczność. Jeden święty Piotr z trzykrotnie przekazaną władzą, który jest nazwany tą skałą, na której zostanie wybudowany kościół 12 apostołów, 72 uczniów. Od samego początku to widać, później w dziejach apostolskich również to widzieliśmy. Natomiast to, że Pan Jezus mówi o tym, że właśnie. Te, ci, którzy pełnią pewną funkcję, mają być tymi ostatnimi, mają być pokornymi, mają się uniżać, tak jak Pan nasz Jezus Chrystus. On sam to mówi, właśnie tak jak Syn Człowieczy. A jak to robi Syn Człowieczy? Czy Pan Jezus yy, nie pozwala siebie traktować jako pierwszego, jako mistrza? Nie. Gdy mówi do apostołów, wy nazywacie mnie mistrzem i nauczycielem i dobrze czynicie. Ale wtedy tak ja wam umyłem nogi, abyście i wy wzajemnie sobie nogi umywali. A więc Pan nasz Jezus Chrystus nie neguje tego, że On jest mistrzem i nauczycielem, jednak jest gotów umywać nogi swoim apostołom. I teraz władza kościelna ma być tak samo jak syn człowieczy, czyli ma być ustanowienia Bożego, ma pełnić pewne funkcje, jednocześnie ma być nieustannie w gotowości do umywania nóg tym, którzy są w powiedzmy takiej strukturze. Strukturze hierarchicznej pod nimi, którzy w jakiś sposób im podlegają. Wymieszanie tych porządków, tego porządku pewnej hierarchii, pewnej władzy i porządku cnoty, czyli nad, czyli pokory, jest intelektualnie nieuczciwe i uważam to za świadomą lub nie manipulację. Tutaj od razu chciałbym zaznaczyć, zanim znowu pojawią się zarzuty, że ja czuję się lepszy i od arcybiskupa Rysia, i od biskupa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. To nie ma nic do rzeczy z tym, kto tutaj czuje się lepszy od kogo. Tutaj chodzi po prostu o dyskusję o tym, co jest w Bożym Objawieniu, a czego nie ma. O dyskusję o tym, co jest obowiązkiem katolickiego kapłana lub biskupa, a co nie jest. I. Każdy kapłan katolicki ma prawo i ścisły obowiązek tą naukę przedstawiać. Jeśli ta nauka jest gdzieś zafałszowana, to każdy katolicki kapłan ma prawo i obowiązek zwrócić na to uwagę. Zwracam jeszcze raz na to uwagę, że w ogóle nie są to personalne jakieś ataki na zasadzie, że ktoś jest zły, ktoś jest grzesznikiem, ktoś jest manipulantem. Jak przed chwilą powiedziałem, świadoma lub nieświadoma manipulacja. Mówię o fakcie, o tym, co zostało powiedziane. To jest manipulacyjne. To jest manipulacja w tym sensie, że nie odpowiada to rzeczywistości. Z wymieszaniem dwóch porządków. Czy. Tutaj biskup kościoła ewangelicko-reformowanego zrobił to świadomie, czy nie? Ja wychodzę z założenia, że zrobił to nieświadomie, dlatego że należy wychodzić z założenia, że człowiek, który mówi, a o którym nie mamy dowodów, że w jakiś sposób jest nieuczciwy, no to należy wychodzić z założenia, że jest intelektualnie uczciwy i że jest po prostu w błędzie. Yy, biskup yy, nie ma, trzeba powiedzieć, no Żadnej specjalnej władzy w kościele jest pierwszym między, między równymi. Decyzję podejmuje synod, a potem realizuje go pięcioosobowy konsystor. Biskup Izdebski pozwala sobie bezpośrednio na wypowiedź, na wypowiedź przepraszam, że biskup nie ma żadnej specjalnej władzy w kościele. Kościele. Ja przypominam o tym, co przed chwilą przeczytałem u św. Pawła. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali kościołem Boga, abyście kierowali kościołem Boga. A biskup nie ma żadnej władzy, natomiast według um, pastora izdebskiego, bo w zasadzie myślę, że to określenie jest adekwatne i, i podejrzewam, że dla niego samego również nie. Obraźliwa. A jeśli to jest w jakiś sposób deprecedujące dla niego, to zupełnie nie jest to w takiej intencji wypowiedziane. Dlatego cały czas trzeba pamiętać, że źródłem naszej wiary, naszej wspólnej wiary Kościoła powszechnego, bo choć mój Kościół nazywa się Kościołem Ewangelicko-reformowanym, to jest częścią, tak bym przynajmniej chciał żebyście bracia mnie widzieli jako również członka kościoła powszechnego i ten kościół powszechny opiera swoją wiarę tylko i wyłącznie na piśmie świętym. Bardzo się cieszę, że kościół rzymsko-katolicki chce iść drogą synodalną. Na koniec mamy najpoważniejszą moim zdaniem herezję w całej tej wypowiedzi. Przypominam wypowiedzi w Archikatedrze łódzkiej. Źródłem naszej wspólnej wiary, mówi biskup w cudzysłowie, czyli wiary, jaką to określa kościoła powszechnego, którego członkiem również on się czuje, pewnie zgodnie z taką teorią, że nie wszystkie chrześcijańskie odmiany wszystkie razem są częścią takiego kościoła powszechnego, który jest taki, kon, takim konglomeratem bez wspólnej władzy, bez wspólnej wiary i bez wspólnej. Modlitwy bez wspólnej liturgii, tylko taki konglomerat wszystkich, którzy jakoś tam się do Pana Jezusa przyznają. Podejrzewam, że tak on widzi ten Kościół powszechny, który ewidentnie nie jest jeden. Pamiętamy, w Credo wyznajemy jeden święty powszechny i apostolski Kościół. Ten Kościół, jeśli tak pojmujemy Kościół powszechny, to ten Kościół w żaden sposób nie jest wtedy jeden, nie spełnia tego kryterium. Biskup izdebski pozwala sobie na powiedzenie, że źródłem, jedynym źródłem tej wspólnej wiary jest tylko i wyłącznie Pismo Święte. Dlaczego mówię, że tutaj mamy do czynienia z najpoważniejszą herezją? Ano dlatego, że wcześniej jeszcze jakby biskup izdebski się tak miarkował, że to my tak uważamy, że my tak twierdzimy, że my tak mówimy, a tutaj mówi już niejako, występuje właśnie jak taki prawie że prawodawca. Jedynym źródłem wiary Kościoła powszechnego, tutaj już on narzuca ewidentnie to, to swoje mniemanie, bo przecież skoro Kościoła powszechnego, no to co, wszyscy chrześcijanie przecież muszą tutaj najwyraźniej według niego go słuchać, jest właśnie tylko i wyłącznie Pismo Święte. No to ja się pytam, drogi biskupie, co w takim wypadku było przed powstaniem Pisma Świętego? Pismo Święte zaczyna powstawać gdzieś w latach 50., 20 lat po śmierci i zmartwychwstaniu i w niebo Pana naszego Jezusa Chrystusa. Do tego czasu nie było jedynego źródła wiary. No i co wtedy? Cóż, cóż wtedy należy począć? Otóż nie. Otóż nie jest jedynym źródłem wiary i dogmatem katolickiej wiary jest, że są dwa źródła. Objawienia, dwie drogi, którymi możemy to objawienie poznać, i że są one równe sobie. Z jednej strony ta tradycja apostolska, to czego apostołowie nauczali po zesłaniu Ducha Świętego, przede wszystkim to, co apostołowie nauczają, przekazują Kościołowi, i później część tego przekazu zostaje zapisana w Piśmie Świętym pod specjalnym kierownictwem Ducha Świętego. Te dwa źródła objawienia i instytucja, która istnieje po to, aby interpretować, aby wskazywać na właściwe rozumienie tych źródeł objawienia, bez której siłą rzeczy Kościół nie mógłby być jeden. Ta instytucja, czyli Kościół Katolicki, czyli przede wszystkim Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego, który swój szczyt ma w osobie świętego Piotra i jego następcach. Inaczej Kościół nie byłby nigdy jeden bez tego y, źródła interpretacji bez instytucji która ma interpretować źródła objawienia więc źródła objawienia są dwa i to jest oczywiste pismo święte powstało dopiero po jakimś czasie jeśli y, y, Tutaj nasz drogi biskup Izdebski twierdzi, że jest tylko jedno źródło objawienia. No to skąd biskup wie, które księgi należą do Pisma Świętego? Skąd biskup wie, co jest kanonem Pisma Świętego? Dlaczego inne wczesnochrześcijańskie pisma nie są kanonem Pisma Świętego, nie są częścią Pisma Świętego? Jedyną racjonalną odpowiedzią jest dlatego, że Kościół Święty wybrał te księgi jako księgi natchnione, rozpoznał te księgi jako część Pisma Świętego. Nie ma innej Racjonalnej odpowiedzi. To Kościół Święty, to jego hierarchia, powołując się na argument tradycji, właśnie to, co w zawsze i wszędzie było uznawane od samego początku za Księgi Święte, za Księgi natchnione, to zostało przyjęte i skodyfikowane właśnie jako Księgi Pisma Świętego przez Kościół Święty, powołując się na argument tradycji. Pismo Święte bez Urzędu Nauczycielskiego Kościoła bez tradycji apostolskiej nie ma sensu. I ta postawa jedynego źródła objawienia jest postawą marzycielsko-romantyczną, zupełnie nieracjonalną, nie do obrony na poziomie zdrowego rozsądku, a więc również nie do obrony na poziomie wiary. Zwracam na to uwagę, że arcybiskup Reś zaprasza. Takiego oto w cudzysłowie biskupa, żeby ten wygłaszał tę te herezję w jego archikatedrze i nie ma z tym najwyraźniej żadnego problemu. Nie ma tutaj żadnego odwołania, żadnych przeprosin. Nie. A przypominam, że Msza Święta Trydencka według najwyższych władz Kościoła jest zagrożeniem dla jedności Kościoła, jest najwyraźniej zagrożeniem dla wiary. Msza Święta Trydencka odpowiada w Kościele. W tej formie przez ostatnie 500 lat, a w formach minimalnie innych przez całą historię Kościoła, no, w minimalnie innych to może przez ponad 1000 lat, a w lekko innych przez całą historię Kościoła, to ona jest zagrożeniem najwyraźniej dla wiary ludu, ale te herezje. Wy Proste negowanie dogmatów, wygłaszane kazalnicy w archikatedrze to jest droga synodalna i to jest właśnie droga rozwoju kościoła, to jest właśnie duch Soboru Watykańskiego II, który pokazuje, jak tutaj pięknie jesteśmy otwarci i jak wspólnie szukamy prawdy. Dlaczego arcybiskup Reś to robi? Moim zdaniem można przyjąć zasadniczo dwie interpretacje: albo zachodzimy z założenia, że arcybiskup Reś po prostu. Jest protestantem, to znaczy naprawdę wierzy bardzo podobnie jak wierzy biskup Izdebski i po prostu chce te tezy promować. Albo wyjdziemy z założenia, to jest druga teza, moim zdaniem znacznie bardziej prawdopodobna, że arcybiskup Reś jest bardziej niż protestantem, jest modernistą. To znaczy, że w swojej Formacji, w czasie tej formacji przesiąkł ideami modernistycznymi, co było jednym z założeń modernistów, o czym pisze Pius X, że moderniści chcą. Wejść do struktur kościelnych, pracować nad seminarzystami, klerykami, urabiać ich na swoją modłę, tak żeby zostali modernistami, żeby przesiągli tymi ideami, nawet o tym nie wiedząc. Moim zdaniem najbardziej prawdopodobne jest, że arcybiskup Deś jest właśnie takim modernistą. Ja osobiście uważam, że on nawet jest w tym wszystkim szczery, to znaczy, że naprawdę wierzy, że właśnie tak trzeba, natomiast jest w niezwykle głębokim błędzie. Dlaczego uważam, że pasuje to do postawy modernistycznej? Ano dlatego, że dla modernisty nie ma. Takiej jednoznacznej religijnej prawdy. Dla modernisty są uczucia religijne wspólne wszystkim ludziom, one się wyrażają w różnych religiach, w różnych chrześcijańskich odłamach wyrażają się trochę inaczej. Dla modernisty dogmat nie ma jednego precyzyjnego znaczenia tylko trzeba to znaczenie tak modulować tak zmieniać zależnie od konkretnej sytuacji. To zdanie również jest bezpośrednio potępione przez magisterium Kościoła. Przyjmując właśnie takie założenia, można moim zdaniem dobrze zrozumieć postawę arcybiskupa Rysia. To znaczy, jeśli wszystkie religie tak naprawdę są prawdziwe, jeśli tylko są szczerym wyrazem uczuć religijnych, jeśli dogmaty nie mają jednego precyzyjnego znaczenia, którego trzeba za wszelką cenę bronić, no to wtedy nie ma powodów, żeby nie wpuszczać właśnie takiegoż biskupa. Do swojej Archikatedry i sobie tak dyskutować o podstawach katolickiej wiary i pozwalać na negowanie katolickiej wiary w swojej własnej archikatedrze. No bo przecież dogmaty nie mają jednego precyzyjnego, zawsze obowiązującego znaczenia, tylko trzeba za każdym razem na nowo odnajdywać w każdej epoce to ich. Znaczenie. No i tutaj właśnie arcybiskup Ryś moim zdaniem tak próbuje zinterpretować znaki czasu, interpretować dogmaty na nowo w duchu tego czasu i teraz w duchu synodalnym tworzyć nowy, modernistyczny kościół. Dziękuję bardzo za uwagę. Moi stali widzowie już doskonale wiedzą, co należy w tej sytuacji robić, a więc na pewno się nie przerażać i nie ale należy przylgnąć do katolickiej wiary, przepełniać się tą katolicką wiarą, uczestniczyć w mszy świętej, która naprawdę katolicką wiarę przekazuje, i dbać przede wszystkim o swoje własne uświęcenie, o swoje własne zjednoczenie z Panem Jezusem. Wtedy to zjednoczenie będzie przynosiło owoce dla całego kościoła powszechnego. Przede wszystkim o to musimy zadbać, o nasze własne uświęcenie, ale również o to świadectwo na zewnątrz, że tak, ja. Wierzę w całą katolicką wiarę, ja przyjmuję to wszystko. To świadectwo dajemy również odrzucając ten rytm Mszy Świętej, który nie wyraża katolickiej wiary, który wyrósł po części z modernizmu, a e, praktykując naszą wiarę w Mszy Świętej, w Rycie mszy świętej, który naprawdę tą katolicką wiarę wyraża. Więc my sami dbajmy o zjednoczenie z Panem Jezusem, dawajmy nieustannie świadectwo naszej wiary i przede wszystkim nie bójmy się. To oni niech się boją, to ci moderniści niech się boją, bo oni zdadzą sprawę na sądzie ostatecznym z tych wszystkich herezji, które głoszą i na które pozwalają. My dbajmy o to zjednoczenie z Panem Jezusem i nie mamy wtedy czego się obawiać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.